was pięknie po przerwie wakacyjnej, choć ja wakacji w tym roku nie miałem prawie żadnych. Był szpital, operacja, szycie łąkotki, rehabilitacja, która dalej trwa i trwać będzie. Szycie łąkotki równa się bardzo uciążliwej rehabilitacji. Lekarze mówią, że dopiero pod koniec października wrócę do pełnej sprawności. Bardzo na to liczę, bo jak wiecie, prowadzę bardzo intensywne życie, tak tutaj w Parlamencie Europejskim, jak i w regionie. Spędziłem jednak ten wakacyjny czas na Śląsku i nie mogę narzekać. Wspólnie z tatą dopiero dochodzimy do siebie po zeszłorocznej stracie mamy, więc mieliśmy nareszcie trochę czasu dla siebie. Odwiedziłem też wiele miejsc, do których w normalnym pędzie pracy w Brukseli tęsknię. I może komuś spoza Śląska trudno będzie to zrozumieć, ale Ślązakom i Ślązaczkom nie muszę tego tłumaczyć. Heimat znaczy dla nas najwięcej, bo nie jest wyimaginowany, jest realny i bliski ciału. Tak więc odwiedziłem Bieruń, Tychy, Bielsko, Cieszyn, kilkukrotnie Racibórz, Żorski Rynek, czeskie śląskie Silherowice i Nowy Bochumin, kiedyś Oderberg. Spędziłem także dobry czas z przyjaciółmi z Radlina. Dziękuję za każde jedne odwiedziny. Dobrze jest mieszkać na wielokulturowym Śląsku. Tymczasem powrót do Brukseli i pierwszy komisyjny tydzień. Na początek Komisja do Spraw Pegasusa i kolejne wysłuchanie ekspertów. Tym razem nie polityczne, wysłuchanie osób inwigilowanych, ale także wymiana zdań z przedstawicielem Europolu, czyli Agencji Unii Europejskiej do Spraw Współpracy Organów Ścigania. Niestety tym razem król jest nagi. Europol nie ma narzędzi do wszczynania postępowań z automatu. Wszystko zależne jest od danego państwa członkowskiego. To kolejny raz pokazuje, że potrzebujemy więcej integracji i więcej koordynacji z poziomu europejskiego. Trudno sobie wyobrazić, żeby podsłuchujący rząd z państwa członkowskiego był zainteresowany interwencją w swojej sprawie w Europolu. Poza tym to, co odczuwamy wszyscy, czyli drastycznie rosnące ceny energii. Tak, winny jest Putin i nasze uzależnienie od rosyjskiego gazu, ale w przeciwieństwie do rządu PiS, który ustami Morawieckiego mówi wprost, że z tym się nic nie da zrobić, my mówimy, nie takiemu nie da się i działamy. Komisja Europejska już pracuje nad maksymalnymi cenami za prąd, zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorców, a my na komisji ITRE, czyli właśnie do spraw energii, dyskutowaliśmy z komisją, jak się przygotować na nadchodzącą zimę. Już za 2 tygodnie przewodnicząca komisji Ursula von der Leyen przedstawi strategię Komisji Europejskiej na nadchodzący rok w corocznym expose State of the Union w Strasburgu. A co w regionie? W sobotę spotykam się z protestującymi w sprawie budowy centralnego portu komunikacyjnego. To projekt, który budzi ogromne kontrowersje wśród mieszkańców planowanej trasy kolejowej. Bardzo złożony temat o ogromnych kosztach społecznych i ekologicznych. To też ostatni moment na weryfikację i rzetelne podejście do sprawy. Ale czy rząd PiS stać na taką refleksję? Trudno powiedzieć. Po spotkaniu na zaproszenie Stowarzyszenia Tęczówka wybieram się na 6 Marsz Równości, przynajmniej na jego początek, bo ze względu na kolano nie jestem w stanie przejść więcej niż 300 metrów. W tym roku marsz ma również dodatkowy, szczególny wymiar. Organizowany jest pod nazwą Katowice Odessa Pride i symbolicznie łączy się z osobami dotkniętymi dramatem wojny. Do zobaczenia na szlaku i udanego weekendu Wam wszystkim życzę. A i już teraz Was zapraszam 10 września na dzień otwarty, ale przede wszystkim moje 40. urodziny, Geburtstag, do Śląskiej Ambasady na Nikiszu. 10 września będzie nareszcie okazja spotkać się na żywo i porozmawiać. Mam nadzieję, że wpadniecie, szczegóły już wkrótce tutaj na Facebooku. Wszystkiego dobrego.